pakiecie innym niż Microsoft Word, na przykład OpenOffice, NeoOffice, LibreOffice, tworzenie tabel przebiega bardzo podobnie. Uruchamiamy program. Tutaj będzie użyty program z pakietu LibreOffice o nazwie LibreOffice Writer. To może być też OpenOffice Writer lub NeoOffice Writer. Początkowo zapisujemy nasz pusty plik. Rozkład zajęć. Format. Musimy włączyć format strony. Oczywiście domyślny jest format A4 i włączamy orientację poziomu. Podobnie jak poprzednim razem, mamy tutaj już na pasku tytułowym nazwę naszego pustego pliku. Kartka poziomu jest umiejscowiona. Wpisujemy tytuł. Najlepiej sobie włączyć caps lock. No i tutaj nazwa szkoły, na przykład technik mechanizacji rolnictwa, ewentualnie technik żywienia i usług gastronomicznych lub mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych. Przechodzimy enterem do nowego wiersza, pamiętając o tym, że tabela będzie zawsze budowana tam, gdzie został ustawiony kursor. Wybieramy tabela, wstaw, tabela. Kolumn mamy mieć 7, wierszy 9. Tak jest na naszym wzorcu. Tutaj można włączyć opcję nagłówek. Program pierwszy wiersz tabeli traktuje jako nagłówek, nieco inaczej go formatując. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nagłówkowych wierszy będzie 1. Gdyby tabela była większa niż jedna strona, na każdej stronie będzie ten wiersz powielany. Przesuwamy rubryczki. Numer, godziny i kolejne dni tygodnia. Widać wyraźnie, że nagłówek jest tutaj zaznaczany czcionką pogrubioną. Ustawiamy prawym przyciskiem menu dla zaznaczonych kolumn z dniami tygodnia. Wybieramy funkcję kolumna, szerokość. Kolumna trzecia
4,20 powinno być. No powiedzmy, wybierzemy 416. Coś tutaj za daleko. Kolumna czwarta. 4,16. No, za daleko. No, 4,17. Kolumna piąta. 4,17. Tu zaznaczmy sobie od razu dwie. Zobaczymy, czy on nam ustawi dla obu. Ja wybieram tylko pierwszą. Ale również i chyba zrobił ostatnio. Zaznaczamy całą tabelę i dobieramy dla niej czcionkę bezszeryfową. Sprawdzimy, czy tutaj jest kalibri. Jest 12 punktów. A dla pierwszego wiersza czcionkę zwiększymy do wielkości 14 punktów i pismem pogromy. Nagłówek formatujemy po zaznaczeniu. Czcionka również tutaj zostanie użyta kalibri. Oczywiście mogłaby być to każda inna bezszeryfowa lub też każda, którą sobie uznamy jako optymalną. 24 punkty za dużo, 20 punktów pogrubiona i tutaj w akapicie zażyczymy sobie odstęp od dołu wynoszący, tu jest w centymetrach, pół centymetra odstępu, no i oczywiście na środku. Wypełniamy numery kolejnych lekcji. Czcionka już jest taka, jaką żeśmy sobie wcześniej zdefiniowali. A więc jest to czcionka kalibri. Ustawiamy centralnie, godziny od pierwszej godziny wszystkie godziny poniżej 10 podajemy 0 prowadzące. Nazwy lekcji, nazwy przedmiotów wpisujemy albo w pełnym brzmieniu, jak się mieści, lub skrótami w miarę czytelnymi. I tak postępujemy z całą tabelą. Następnie zapisujemy, po czym kończymy pracę z edytorem. Thank you.